Wstaje, cześć, tam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CD Scanner z PlayStation 4 przy zaporze w naszym scenariuszu, w którym nie ma zupełnie Injustice i go tutaj nie będziemy wklejać, absolutnie. To nie jest nasza rzecz, którą będziemy tutaj kręcić. A tak jak mówię, od razu zaczynamy, ponieważ w tym scenariuszu chodzi o czas, a czasu my go tutaj nie mamy. I tak, pierwsze co mi się rzuca w oczy to jest ścieki. Jestem ze ściekami, więc od razu nim się zajmujemy. Więc tak, proszę bardzo, trzeba więcej wylewać naszych ścieków. Więc tak, czy to kosztuje 25 i by nam już zapewniło na długotrwały brak problemów z tym. To jest może idealny pomysł. Ciągnięcie wody, ciągniemy wodę w zupełnie innym miejscu. No, ogólnie gdzieś tego typu miejsca, gdzie one są tutaj? O, tutaj są. Tu ciągniemy wodę, tu sobie jeszcze dostawmy to, proszę bardzo. Dobra, no i tak. Prąd, woda i tak, wy tu macie jakieś problemy. Ewidentnie to ja widzę. Zbyt mało surowców. Brak wystarczającej liczby kupujących. Dobra, co do kupujących, to ja się przyznam bez bicia, że co do kupujących, my możemy sobie postawić tutaj magazyn i on będzie wysprzedawywać tutaj te ich materiały. Tylko tak, wchodzimy sobie tutaj. To będzie na ropę, coś na rudę. Tu trzeba to znaleźć, tak? Strefa przemysłowa, produkty wydobywcze, na zrównoważone. Czyli tu się będzie sprzedawać. Dobra, zaraz zobaczymy sobie. I w teoretycznie zaraz, o, dokładnie. Będą jeździć z tych miejsc, gdzie jest tego za dużo. Od razu zaczną tutaj jeździć i będziemy to sprzedawać, dzięki czemu będą jeszcze z tego profity. To jest akurat dosyć dobre. Natomiast, co jest mniej dobre, to tak. Tu jest... Wymaga obszaru parkowego. To jest poza parkiem. To jest trochę dziwne, bym powiedział, bo on jest w parku. Aha, no dobra, niech ci będzie. I tutaj jest jakiś budynek bez drogi. No dobra. No tu będzie go trudno dosyć dosunąć do tej drogi, bym wręcz powiedział. Ale przynajmniej wiem, że on nigdy nie działał. O, dobra. Proszę bardzo, będzie działać. No i tak, ludzie się budują, teoretycznie. Ale, żeby bardziej oni się tutaj budowali, no to... No tak. No muszę schodzić, dobra, tu zejdźmy tak. Będę mieli 1% małe domki. Zobaczymy, jak to się odbije na tym naszym, wiecie czym. Ale, co jest ważne i co trzeba poustawiać, to są poczta. To jest poczta. Tylko oczywiście w sensownych miejscach, nie wyburzając całych naszych populacji z tego, gdzie już tutaj mieszkają ludzie. Więc musimy poustawiać trochę urzędów poczty w całym mieście, czyli na przykład gdzieś na dole. Z jednym by się przydał. I tutaj jeszcze jeden postawimy, tak dlatego, ponieważ tutaj aktualnie w sumie rzeczywiście żadnego nie ma. I tak kliknijmy sobie, gdzie go możemy postawić. Możemy go postawić, tutaj są biura, to tu spokojnie go możemy wrzucić. Bo nie chcę wywalać ludzi, co nie? Dobra, proszę bardzo. Teoretycznie, a i jeszcze tutaj trzeba montować, żeby nie było. I jak to zrobimy, to faktycznie poczta w naszym mieście już będzie funkcjonować. Oczywiście warto by postawić totalnie poczty, aby to wszystko się rozchodziło do tych miejsc. Ale to będziemy nad tym myśleć już później. Na razie tym się nie zajmujemy. No, tylko postawmy jeszcze jeden. A, bo to kosztuje 6 tysięcy w ogóle poczta. A, to bardzo dobrze. Mało. W skrócie to chodzi mi o to, że jest mało. No i tak. Czy my tutaj... Co się dzieje, jak klikniemy zaawansowane budownictwo? Zmień budynki mieszkalne w o wiele fajniejsze, inteligentne domy, aby zwiększyć wartość gruntu wokół nich. Nieznacznie zwiększa grunt kosztu utrzymania, dobra, kosztu utrzymania to mi się nie podoba. Coś, co zachęci ludzi. Zachęta dla rowerzystów, no to może być dobre. Zagospodarowanie przestrzeni przemysłowej, to nie. Aha, stare miasto, piórun ochrony, obszar VIP, szybka budowa, zakaz silników, samochody elektryczne, splenda. Związki zawodowe ma w mieście duże wpływy. Zapewnia pracownikom wyższe przestrzenia i poprawę ich moralne, ale jednocześnie obniża wpływy z podatków. Obniżenie wpływów o 2% lekka poprawa zadowolenia dorosłych. To trzeba dać na całe miasto niestety. W skrócie, robimy tak. I macie związki zawodowe i automatyczny pobór opłat, czyli szybciej przejeżdżają przez bramki. Czyli faktycznie lepiej zarabiamy. Ale to by wymagało mi postawienia tych naszych tutaj, że wiemy czego, a tego na razie nie chcę mi się po prostu stawiać.
Dobra, to tak, to na razie całkiem nieźle działa. Tutaj też nie tyle autostrady bym mógł postawić takie bramki. Bo tutaj ja nam całkiem nieźle tutaj wcina ich tutaj. No, no dobra, już nie będzie. Czy to się... Tak, to się powoli zapewnia. I ciężarówki, no mnie interesuje to, żeby teoretycznie to się po prostu robiło puste. Czy tak będzie? Nie wiem. Powiedz z góry, nie wiem. Wiem tyle, że na pewno bardziej usprawnie to, żeby oni teoretycznie w teorii chociaż lepiej działali. No ma tutaj póki widzę, że jest ruch, to będzie tak jechać. No mam tutaj stopa, żeby oni cały czasami mogli jechać. Okej, okay, dobra. Ludzie się zbytnio bardziej nie chcą budować, będę powiedział, że jest gorzej. Może trzeba zmniejszyć jeszcze tu podatki. Bo trzeba już teraz dosyć gruntownie działać na podatki. I możemy na handel jeszcze zejść. Bo trzeba po prostu zrobić, żeby zaczęło się tutaj budować. I to bardzo, bo to co wybudowaliśmy już dawno temu w odcinkach, to cały czas nie daje nam tutaj tego. Zaopatrzenie w czynniku znacząco zmniejsza, dobra to nie, zakaz posiadania... Nieznacznie zmniejsza poziom zadowolenia. Recykling. Nie. Zakaz palenia. Nieznacznie zwiększa stan zdrowia. Nieznacznie zmniejsza poziom zadowolenia. Umiejętnienie zwiększa wartość. Podniesienie budżetu. No, bo nie. Sprawia, że młodzi dorośli wybierają wyższy zamiast pracy. Nieznacznie zwiększa dochody z podatków. Umiejętnienie zwiększa. Nieznacznie zmniejsza wskaźnik. Nie. Zwiększa użycie transportu publicznego, brak dochodów z biletów. Nie, mieszkańcy wybierają pracę kosztem wykształcenia, tylko niewielka część uprawnień decyduje się na studia. Surowe poprawia czas pozbawienia wolności, dodatkowa izolacja, nie. Pierwszeństwo, wysokie ceny biletów, zdrowce, moda na parki, nie, zwiększone darmowe Wi-Fi. Zmniejszy nagromadzenie poczty o 15%, koszt duży. Automatyczne sortowanie. Zwiększa liczbę obsługiwanych przesyłek o 10%, koszt 30 za każdy rynek urzędu pocztowego wynieść. To nie. Możemy jeszcze zrobić ulgi. Ale ulgi byśmy dawali tylko w tej dzielnicy. Możemy zrobić, albo w sumie na całe miasto dajmy. Dobra, a co ja tam będę się oszczędzać? Ulgi. Ulgi, ulgi, macie ulgi. Proszę bardzo. Ulgi i dla biur. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Mhm, i tutaj już więcej nie mogę zbytnio robić. Teoretycznie wszystkie przepisy, które cokolwiek mogą dać, już zrobiłem. A, no i właśnie, czy coś zarabiamy z tego co przed chwilą postawiłem, czyli z... nie, czekaj, z industries. Z magazyny i unikanie. Nie ma nic. Może to musiałby być na pusty. Bo jest dosyć pełny. Pusty, to będzie wtedy na pewno się sprzedawało. A tu się coś zbagowało. A to jest ciekawe. Eksportuje produkt przemysłu. Eksportuje. Czyli może eksportowało faktycznie. No nie wiem. Póki co z tego co widzę jest pełny. I na pewno zakorkował mi tutaj ulicę, co jest mniej fajne. Dobra, trzeba go na pewno przesunąć w inne miejsce. Czytaj, gdzieś bym go tu postawił. Bo jak tam on tam stoi, to tak się zakorkowało ta ulica, a tu jest autostrada akurat, to jest mało fajne. Akurat mało on nam je kosztuje, ale... Bo jeżeli jest zrównoważony, to z tego co dobrze pamiętam, to on powinien się powoli opróżniać. Dobra, a postawmy jakiś, nie stać nas. 8000 kosztuje kolejny. Oj. Chyba tak zrobiłem duże ulgi, że oni zaraz tutaj zaczną nam upadać. W sensie, mój budżet zacznie upadać. Oj, czekajcie, czekaj, chwila, moment. Może ulgi na biura mi się nie spodobają, wiecie? Może na całe miasto to jest zwykły pomysł, żeby zrobić ulgi. Zmniejsza stawkę podatkową o 2%? Ja nie mogę. Czekajcie, tak, jak jesteśmy na 1%, to... Nie. Chwila. To tak nie miało wyglądać. Dla domków małych tak, ale nie wiem, dla tych dużych mogę dać tylko tu. Bo ja wiem, że to wam poprawi humor na pewno, ale
Ale nie kosztem tego, że ja zacznę nagle umierać. A kiedyż wy ludzie? Póki co rośnie minus. Chyba tak? Nie, już jest dobrze. Już jest dobrze. Ale i tak są zadowoleni, więc to jest dobrze. Co macie zrobić, żeby oni byli bardziej zadowoleni? Poczekaj, bo jak... Bo gdzie jest zadowolenie? Zadowolenie... O, tu jest happiness. 85%. Okej, okay. I możemy zobaczyć, kto jest niezadowolony. Ci nie są zadowoleni. Okej, okay. Mieszkańcy coś nie są zadowoleni. Mieszkańcy to są tu. No tu niby są wszyscy w full view. O, tu jest jeden. Budynek, brak informacji o poziomie. Czemu nie jesteś zadowolony? Chyba nie chcę powiedzieć. On nikt za nimi mieszka? Dlatego może. No nie wiem. To było dziwne. O, o! Wyrzuciło mnie. To było też dziwne. No ma, wy macie by tak wystarczającej ilości klientów i to akurat pamiętam na zawsze. Zadowolenie biura jest 99%, ale czemu mieszkańców jest tak niskie? Co mają, kiepski transport czy co? W ogóle zarabiamy na minusie, co nie? To też jest ciekawe. Albo już nie zarabiamy. Okej, mam 181, będzie mniej czy więcej? Nie, jest więcej. To nie wiem. A edukacja? Jest na poziomie high quality. Jedyne co faktycznie można byłoby się czepnąć, to postawić wydział gdzieś tutaj, no ale wydział kosztuje też swoje, a force mi nagle zżarło. To dosyć mocno. Czemu się budują teraz? Na 115, no ważne żeby się budowali, nawet ja mogę wam nic nie budować, tak? Ważne żebyście wy się budowali. Dobra, no i tak, z tego co pamiętam, my tu postawiliśmy ostatnie stacje metra. Tak. I tą metrą mieliśmy pociągnąć dalej. Tylko my go nie pociągniemy bez forcy. To jest pewne. Dobra, kolejną stację możemy montować nawet tutaj w sumie. Czekaj. Wypełnij. Co? Co to było? To było dziwne. To pierwsze zaznaczenie było dziwne dosyć. Okej. Okay. Sunęgam stąd. To bym miał idealne połączenie tutaj do kolei. Tutaj bym pociągnął jakoś to. Możemy później pomyśleć, jak będę mieć zbyt dużo forsy. Dobra, czy to się sprzedaje? Nie wydaje mi się. Powiem tyle, nie wydaje mi się, żeby to się sprzedawało. No nie, nie, to się nie sprzedaje. Ma, dajmy na pusty. Wtedy będzie się opróżniać. Wtedy w czystej teorii powinien się zacząć opróżniać. A tu jest też ciekawe, tu jest też coś takiego ciekawego, bo ja, zobaczcie tutaj drogi, trzeba to dać tą drogę jako drogę priorytetową. Będą stopy na niej. Znaczy, żeby wjechać na nią, będzie trzeba ten stop. No, może poza tych miejscach takich jak tutaj, ale ogólnie na przykład tutaj. Czy ja kończę do tego? Ja. No może pomóc to trochę. W ogóle tutaj widzę, że są jakieś zimne zakręty. No. I helikoptery gdzieś leciały. Gdzie on jest? Widzę cienia, nie widzę helikoptera. A, tutaj jesteście. Dobra, co się fajczy? Helikoptery, czemu nie mam was kliknąć? Uzupełnię zapasy wody. Gdzie lecicie? Właśnie nie dowiem. Nie, na jak one latają, to ja się nigdy nie dowiem, ale... Ale czemu ludzie się nie chcą budować? Kurczę. Ja przez was znowu przegnam ten scenariusz. No dobra, to mogę w sumie dać rzeczywiście, ale dobra, to z... To wywalmy ten przepis. Wejdzie stąd. Z tej dzielnicy, wywalmy przepis. O tym, że macie podatki, tanie. Bo wtedy będę mógł wam postawić jakieś parki. A bez tego nie mogę wam postawić parku, bo nie mam forsy na parki. Nie, parki są tu, dajmy. Nie będę się z nimi tutaj, nie wiadomo co, park kolosy będziecie mieli tylko. Cieszcie się, że będziecie mieli parki, tak? O, tu jest jakiś drut. To drut wywalimy. Dobra, macie tutaj jeden park.
Tu mamy jeszcze jeden, postawimy, proszę bardzo. Cieszyć się ludzie. Tutaj jeszcze jeden wam postawimy, o dokładnie. A tu to nawet przeszalejemy i taki wam postawimy, jak będzie polsa. O, macie. No, miejmy nadzieję, że nie będą zrzędzić. Dalej, tu jest jakaś kupka ludzi. Nie czekam na jakiś autobus. No jest chyba, że nie czekam na jakiś autobus, tylko jednak nie wiem na jaki. Nie, może ten zielony. Gdzie idzie ten zielony? Nie, to nie ten zielony. Zielony pewnie to zakręci teraz. Aha. O, jedzie. One są pełne, ja nie mogę. Jeszcze są na zmniejszonej. Nie, sorry kolego, to od tych powinno jeździć 150%. Od tych może jeździć mniej, bo tu nie jest aż tak dużo wykorzystywane. I ta linia może jeździć mniej. Bo też nie jest jakieś duże zapotrzebowanie. Tu jest całkiem nieźle. Gdzie wy jeździcie? Oj, oj, oj! Całkiem nieźle! Całkiem tragicznie bym powiedział. Czekajcie, skąd on jedzie? Gdzie on jedzie? Dobra, robimy tą kolej linową. Trzeba ją po prostu zrobić. Czy nawet stacja metra? O kurczę. Czy wy sobie wyobrażacie, jakby wyglądała tutaj stacja metra? To byłoby to. Tylko nas nie stać. Może jakiś... nie mogę. Szkoda. No a na domki to nie mają co maludzić, tak? Bo mają tak niskie podatki, że ja właściwie się dziwię, że nie mają jakiekolwiek podatki jeszcze, ale... Ale tu trzeba zrobić metro. Tu zrobimy im po prostu linię metra. Miała jechać na tą ulicę, ale... się zastanawiam, czy to jest lepsze puszczenie tej kolei linowej, która się od razu bardzo szybko zapchnie, czy... linii metra, która im tutaj po prostu zrobi raj. No wiadomo, no nie trzeba się długo pytać, tak? Linię metra. Ale w ogóle przestaje mi się podobać już, znowu. Bo jest mój przyrost... mały dosyć. Co ja mogę zrobić ludzie, żebyście się budowali? Nawet tutaj trochę drzewek dorzucić w sumie. Nie, to nie te. A, bo tu są choinki. Trochę choinek podrzucajmy, tak? To chyba będzie nas zadowoleni. A, bo tutaj w ogóle... Czekaj, to jest co? A, bo to uniwersytety, no tak, uniwersytetów żadnych tutaj nie ma przecież. Dobra, ale poczekaj, gdzie są te parki i place? O, wypoczynek. No, tu jest kiepski, tu jest kiepski. Ci mi zaniżają chyba. Tak mi się wydaje. Ci mogą mi dosyć mocno zaniżać, bo nimi się w ogóle nie przejmowałem. A tu nie ma żadnych, i to przez duże rzet parków. I to może mi obniżać bardzo, bardzo niestety gruntownie moją ocenę w tych miastach. No a tutaj nie montuję jakiegoś dużego, nie wiadomo jakiego. 7,5, a idź pan. To ja już wolę postawić sobie tutaj z plac zabaw i park kolosom. Ojojoj. Przepraszam. Dobra. To poustawiamy sobie takich trochę parków. Paru czusi. I od razu powinno tutaj być bardziej powinni być zadowoleni ci ludzie. Że mieszkają w tym tego typu miejscu. Jak na czystą logikę, co nie? Dobra, macie trochę tych parków, a my czekamy na metro. No bo nie wiem, co właściwie im tu mogę jeszcze zrobić. Mają to dobrze tutaj, tak? Policję, z tego co pamiętam, też mają całkiem niezłą. Mają wszystko niezłe, a jak tam poczta? Tego nie patrzymy. No, umówmy się, tak. Tu jest jedna poczta, która ma... No, ma nie za fajnie. Bo ma bardzo duży obszar do przerobienia. Tu jest kolejna poczta, która jakoś tam działa. Tu jest kolejna poczta, która sobie radzi całkiem nieźle. Tu nadal jest jedna poczta. Też tam całkiem sobie jako tako radzi. I tu jest 100 na 65 tysięcy. No to mniej więcej też nieźle. Dobra, znowu mamy dosyć dużo forsy. Zarabiamy w teorii. Ale no nie jest najlepiej, tak? Czekaj, to są Bambaje.
Czy coś tutaj mam zwiększyć? Nie, tutaj jest dobrze. A tu? Też jest dobrze. Metro, tutaj nie jest dobrze. Dobra, tu trzeba zwiększyć nakład. A tutaj 115. Czy on teraz się zrobi pusta stacja? Tak, dobra. Tak, tak, to nie robimy większego nakładu. I tu i nie zwiększamy. I tu też jest dobrze. Dobra. Pociągów dalej. Mamy jedną tą linię sterowcową. Tutaj tam po prostu jak komuś się już zacznie nudzić w życiu, to korzystają z niego. No i multum linii autobusowych, tak? Tutaj jest na przykład 520, cały czas oni tam jadą do pracy. Pomijawszy, która jest godzina. No, dajmy to na 200%. Tutaj też jest jakiś duży nakład. Stąd. Tu. Co? Nie. O, ci wsiadają tu i jadą tu. No tutaj też by się przydała właśnie ta linia metra. Ciekawe, czemu nie korzystają z Bambajów. Bambaj jest o wiele bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o ilość ludzi w środku. No a tutaj jest całkiem nieźle na tej linii. Tu też jest dobrze. Tu jest dobrze. 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 Tu dobrze jest. I tutaj też jest git. Dobra, może dlatego, że się zabija noc, ale tak czy siak. Musimy teraz to postawić, tak? I czy to się zaczęło opróżniać? Nie wydaje mi się. Chyba jak jest pełny, to się coś zawiesiło już przy nim. No. Dobra, ale stację meta możemy postawić. Znaczy, no jeszcze nie, ale to jest kwestia chwili. Stację meta sobie postawimy tutaj. Jest, możemy postawić. Mamy stację meta tutaj. I teraz tak, najtrudniejsze, jeszcze dzisiaj nie budowałem żadnych dróg, o ciekawe. Stąd nasza stacja meta musi się podłączyć z tym. Czyli potrzeba jeszcze 12 tysięcy, ja nie mogę, to są 2 tygodnie. To jest dużo bardzo z gry. Nie, bo to tak się nie przekłada. Tu jest mniej. Możemy podciągnąć tutaj może podatki, to mi trochę da. O, coś jest 64, czekajcie, coś się sprzedało. A nie, mamy straty z Industries. No tak, bo mamy ten jeden postawiony budynek. A spadku, mamy jakieś zyski? Może jakbym obniżył cenę spadku, to nie by przyszli bardziej zadowoleni. No nawet do 15 mogę dociągnąć, bo jest 280 odwiedzających tygodniowo. Czyli ktoś tam przychodzi. Aha, tutaj tu jest... Tak, tu sobie samochodziki zawracają. Ciekawy pomysł na drogę, ciekawy. No a te metę trzeba podłączyć, bo wtedy będzie już od razu wiele lepiej. Dobra. Co nie? Lecimy z tym metrem. Bo jak im to podłączymy, to raz autobus będzie z ulgą, a dwa to całe zacznie działać lepiej. A i tu w ogóle teoretycznie. Nie wiem, czy dałem ten przepis. O, to można dać. No. Ale widzę, że coraz jest lepiej, coraz gorzej jest za mało surowców. Jesteśmy minus 1000, to nie jest aż dobrze. Czy nam to nie rośnie ten minus? Rośnie. Dobra, zmienię tutaj na laski. 1270. Czy będzie większy minus? Tak, jest większy minus. Okej, tracimy forsy. I to gruntownie tracimy. To podnieśmy tutaj podatki. Może tu aż tak bardzo nie trzeba było schodzić. Bo biura i tak będą się budować. O, coś, żebym tak poklikał, że coś, żebym zaczęło się chcieć budować. Przemysł, czyli biura, czyli tu. Coraz bardziej tracimy forsę. Tak jakbym nie robił. Ajajaj. To jest najgorsze,
że my mamy bardzo trudno, żeby wygrać ten scenariusz. Mamy 50 tysięcy tygodni w grze i bardzo dużo ludzi musi dotrzeć. Musi dotrzeć 65. Musi dotrzeć prawie 18 tysięcy tego miasta. A nie jak tu znikąd chcą się pojawić. Jeszcze mi forsy zaczynają atakować. A Metro im próbuje tutaj dociągnąć. Pociągam podatki i nic, to nie daje. Co są podatki na dzień i noc? Nie, no nie ma. No nie wiem. A to jak nie działa, tak nie działa. A, ten platform nie będzie zaczął działać, gdybym postawił tu go w Industries jakimś. Z tym, o, postawił... Otwórz strefę, 25 tysięcy, no to nie, trochę dużo. Ale nie, naprawdę, zaczęliśmy mocno tracić forsę. To podciągnijmy niestety podatki, bo zaraz będziemy niewypłacalni. No tak, tu jest dosyć duży duch. Zwłaszcza jak potroiliśmy tutaj duch autobusowy, co nie? Tu trzeba powiększyć tę drogę. A nie mamy forsy, no tak. No jak będziemy mieli forsy, to trzeba to powiększyć, tę drogę. W sensie, bo nie będą mieli wtedy więcej wjazdów, tak? Chyba, że powiedz mi, gdzie oni jedą. Aha, oni jedą tędy. A, bo część jeszcze się nie przestawiła i jedzie na okrągło. No dziwne, no dziwne. To jest dla mnie bardzo dziwne. No ale zaczynamy zadawać już powoli. Nawet nie tak bardzo powoli. Tam budynek jest poza strefą. Ciekawe. W ogóle kto jest minuta odcinka, tak? 27, no dobra. Ludzie się znowu nie chcą budować. Handel chce się budować, dobra, handel chce się budować, to dajmy handel. Chcecie, to macie. Macie tu handel. Tu wszędzie się handel budujcie. Budujcie się, żeby tylko ludzie się budowali, tak? O, macie. Budujcie się. A, budują się. Jakie będzie z wodą? No woda będzie w niektórych miejscach. A może poza tym miejscem, bo tu będę musiał wam dociągnąć wodę. A nie mam forsy. No. Na metro powoli, no. Te metro bardzo długo budujemy już. Jak tylko powiem. Tu pod tą drogą, proszę bardzo. Ile jeszcze mi brakuje? Już jestem blisko dosyć. 5600. No ma tak, cały czas tutaj nam przemysł zacznie znikać, bo na raz leśnie go zacząłem przydawiać. No bo już tutaj się skończyła nasza życiodajne to coś. Dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. 1600. 1800 już mamy. O, 2100, to będzie do 2200 możemy dojechać po nocy, nie? No, możemy. 2400, dobra, 2500. Gitara się ma. Lecimy, 3. 300 mamy już. Powolutku, sobie. 3500, ło. Czyli ja zadałem co chwilę 500 po prostu. Mniej więcej. Okej, 3800. 4 już dojechałem. Się świeciło na zielono przez chwilę. 400. 4200 się świeci. No bliziutko jesteśmy już. No ma. Już weszliśmy w siatki. Mamy 5. 5 z kawałki mamy. Czyli dociągniemy już to teraz. Dobra, tak i tak.
Jest, gitara się ma. Dobra, tu tworzymy nową linię, bo ona będzie tylko dojeżdżać tutaj. Tu, tu i tu. Dobra, miejmy nadzieję, że będą z tego korzystać bardziej niż z autobusu. Bo autobusowi też by się przydało chwilę odsapnąć. I na przyszłość stąd bym po prostu połączenie kolei linowej jeszcze. Gdzie ta kolej linowa by się kończyła pewnie... No pewnie byśmy ją dociągnęli gdzieś tutaj, tak? Tylko trzeba by mieć jeszcze na nią forsę. Dobra, ludzie się powoli budują. A, i może w sumie skorzystajmy z tego pomysłu, jaki narodził nam się na drugiej serii z Industries, a mianowicie, aby robić sklepiki, tak normalnie tam gdzie powinny być, czyli wymieszane. Może to by działało, bo faktycznie takich zwykłych w tym mieście zbyt dużo nie ma sklepów. Bo szliśmy w turystykę. No dobra, no nie wiem. Nie wiem, czy to poskutkuje jakimkolwiek zyskiem, ale miejmy nadzieję, że tak. Macie tu. Tu to nawet taki duży możemy w sumie ustawić. Macie. Dobra. Płaca zaczyna się powoli zgadzać. W skrócie zaczyna być. I tam zaczyna odchodzić od zmysłów. No tak, no bo jak tutaj się wszystko teraz będzie odłączać i usuwać i cały przemysł nagle znikać, no to tak będzie. Czy jest jakiś tutaj już nowy przemysł? Nie wiem, wątpię. To w sumie tu możemy stworzyć z tego jedno wielkie biurowo. I to takie IT. Czekajcie, 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 to jest pomysł. Tu damy IT biura, a z biur IT jest zysk i ludzie będą zadowoleni. No ma, to będziemy powoli to zmieniać. Na ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. To zmień, to zmień, to zmień, to zmień. Okej. No. Powoli zaczynamy to zmieniać. Małe biurowce tutaj, no, nawet mogłeś pobudować, proszę bardzo. Wypad, wpad, wypad, wpad. Wypad, wpad, wypad, wpad, wypad, wpad, wypad, wpad, wypad, wpad. W ogóle jutro, czy nie, dla was to jest dzisiaj, organizuję sobie moją imprezę urodzinową. Też jest takie dobre. Nigdy jeszcze nie wiem o imprezy urodzinowej i nie w urodziny. No ale w końcu kiedyś trzeba, co nie? Dobra, no i tak, i tutaj już zaczynałem powoli usuwać się. Więc proszę bardzo. Tu nawet można w sumie tak to bardziej wydać już. Bo tutaj już są same drzewka. A to oznacza, że mogę po prostu robić tak. I biurka. Proszę bardzo, budować się. Na razie jeszcze żadnych biur nie widzę z tego co widzę. Ale będą się powoli pojawiać, to jestem pewny tego. Dobra, ludzie jak się nie budowali, tak się nie budują. Bałem się, że ten scenariusz już znowu przegramy, ale... Aha, i prądu nie ma, ponieważ prąd nie dochodzi. Ponieważ... Elektrownia nasza jest odcięta od miasta. No, macie tutaj podłączenie, to będzie działać już. No ciekawe, no ciekawe, bardzo ciekawe. Czyli też nikt nie będzie teoretycznie korzystać z naszej stacji metra. Zobaczmy, jak korzystają z tej nowej linii metra. No, sporadycznie. Bardzo sporadycznie. No to nie będziemy ciągnąć tej kolei linowej na pewno dzisiaj. Tylko pociągniemy sobie dalej metro. Dalej metro w głąb miasta. Czytaj tu też. Stąd skręci nasza linia metra. Tutaj obok tego gdzieś postawimy. Najlepiej byłoby gdzieś obok, ale... Ale jak z tym obok tu będzie? Tu miało być. No ma, to niech będziesz tutaj. Tylko trzeba dobić do 15, a zaczęło znowu coś spadać. Dobra, jak się handel chce budować... To ma tutaj parę miejsc, tak? Daję mu parę miejsc, gdzie może się budować. Biura mają się tutaj budować też nowe. Więc to ogólnie nie powinno być aż tak źle. A że chwilowo żaden przemysł nie chce się budować. Przez co też, no wiemy jak to jest. No to niestety. A, możemy zejść do Hadestury. No, bo widziałem, że prądu mamy nadwyżkę.
Aha, okej, okay, dobra. Powoli jakieś laski będą się budować po mnie. No, mamy falsę na stację meta i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No ma, no i stąd będzie iść to sobie. Tutaj i tu się będzie łączyć. Tylko trzeba poczekać, aż pozwoli nam to zrobić. No, pozwoliło, świetnie. I stąd ciągniemy tu. No teraz będą wszyscy jeszcze zadowoleni, co nie? No właśnie. A jak ja tutaj ciągnę, to nie, tylko nie stacja meta. O, wysiadają, tak, teraz tutaj wszyscy do wysiadają. A jak teoretycznie później dociągniemy tutaj stację meta, wszędzie będzie to jeździć, no to będzie o wiele bardziej zadowoleni wszyscy. No ma, jak jest z naszymi tymi? Okej, okay, całkiem nieźle, całkiem dobrze obsługują całe miasto. Dobrze. A jak jest w ogóle, ile kosztuje to? To 24 tysiące. No całkiem dużo. Gdyby nie to, że tak dużo to kosztuje, to bym postawił jakieś to jedno w mieście, to by byli zadowoleni, ale... Ale trochę przydużo mi z tym mimo wszystko kosztuje, więc... Więc obawiam się, że nie będę na razie stawiać żadnego. Ja mam tutaj jeszcze jeden park kolosal. No wam wiadomo, by się spodobało, jakby były jakieś parki. Ale te wasze parki czusie... O, ten chyba kosztuje mało, ten kosztuje 2,5. To one kosztują też swoje. Macie tutaj taki jeden za 2,5. Oj, oj, oj. A tutaj nic się nie polepszyło. Czyli tu pewnie trzeba było postawić coś takiego. No. I wtedy może zaczną się powoli ludzie pojawiać w moim mieście. Dobra, tu możemy postawić park. To mi się spodoba w sumie, bo to będzie tuż obok nich. A, bo to jest stacja meta w ogóle. O, to już w ogóle. Dobra, proszę bardzo. No, od razu lepiej, o wiele lepiej się zaczyna robić. Tutaj. Oczywiście stawiam tylko kolosal od, ponieważ te parki, ponieważ one mają największy zasięg, a nie chcę mi się wyburzać też połowy miasta. I tu macie jeszcze jeden. A tu możemy postawić lac zabaw. Dobra, w ogóle muszę zamknąć okno, czyli w skrócie kończyć odcinek dzisiejszy. Tu jeszcze, proszę bardzo, jeden wejdzie. I zarabiamy znowu kupę forsy, więc... która jest godzina? Minuta odcinka oczywiście jest dużo. Długi odcinek. A, woda tu nie doszła. A, no tak, do tego parku nie dochodzi woda. Ale powinno nam wam tutaj trochę to polepszyć. Dobrze, zobaczmy jak jest teraz zadowolenie naszych mieszkańców. 85, jak było, tak jest. No nie najlepiej to. No nie najlepsze to jest niestety. Aha. No jedyne co mogę, to jeszcze obniżam tutaj te podatki, ale mówię, ja im tutaj obniżam i to nic zbytnie nie daje już. Ale żeby nie było, postawimy dzisiaj jeszcze tam jedną stację i zakończymy wtedy dopiero odcinek. Zastanawiam się teraz tylko, czy tutaj postawić, może najwyżej później postawimy gdzieś tutaj stację po środku, a teraz dojedziemy tutaj do końca. No. Tak, właśnie tutaj przyda jeszcze jedna stacja w sumie. Tylko każda stacja kosztuje 15 taka. Czytaj dużo. A ja aż tyle forsy nie mam tak dużo, tak? Tak, i tu jeszcze budynki się wyrzuca, co jest jeszcze gorsze. No ma, tam zaraz postawimy tutaj. Dobra, to dwie stacje postawimy, już trudno. No ja mówię swoje, ale robię swoje, co nie? Dobra. I tutaj jeszcze. 1300, proszę. Ojojoj, zacząłem bardzo dużo zarabiać forsy. No a tak dużo zacząłem zarabiać, że aż mogę wam jeszcze bardziej to tutaj obniżyć. Co nie, bo bardziej nie mogę zejść. Czekajcie, to ci właściwie nic nie płacą. Właściwie nie mam żadnych zysków z podatków teoretycznie, gdyby tak działało. Nie no, bo jakieś tam mam, ale... Ale domki siedzą za darmo w moim mieście. Te najmniejsze. No to jest dobre. Wręcz jej mają podatki na plusie. Wtedy też nie, jakby to tak działało. O, ten autobus zaczął być jakiś bardziej używany. Dajmy go, podnieśmy do 150. A jak jest używany ten autobus na pewno już spadł. No, na pewno, jestem tego przekonany. No, możemy zejść tutaj z powrotem do 100 i będzie i tak dobrze. A tu z kolei, tak jak mówiłem, miało być tak.
Oj, przepraszam, i będzie tak jak było. Dobra, tu i tu proszę bardzo, macie dosyć duże już aleje. Powmontowywałem tutaj. I tutaj też damy wam coś takiego. Tutaj i tu będzie handel. Dobrze, to postawimy sobie z tym stację, ja zamknę okna. Mamy force na stację. Tutaj ją budujemy. To możemy w sumie zbadać już z tej strony, jak jest tutaj po tej stronie. Teraz ściągniemy ten tunel. O! I 2800 poprosimy. Bo to od razu postawimy. No ma ludzie, no. No się kiepsko chcą budować w tym mieście. Bo nie ma popytu. Jak się pojawia jakiś popyt, to jest zużywany. I to znaczy, to jest dobre i złe. Razem. No, postawiliśmy to. I tutaj też bardzo stacja metro dojeżdża. Tutaj ciągnięte. Więc teoretycznie jeszcze jedną stację postawimy tutaj kiedyś, pewnie. Ale aktualnie jest naprawdę całkiem nieźle. Pojawiły się tu jakieś domki, no jakieś tak. Ale tak marnie, no. To nie jest to, no. No, Hanne tam się trochę pobudował. Biurowce się zaczęły budować, bym powiedział. Tak, ta cała dzielnica teraz tutaj będzie budowa. Znaczy, no gdzieś tam się może i budują to, co im tutaj dałem, żeby był przemysł leśny, ale oczywiście będę głównie na to ustawiony, żeby było to. Dobra. I tak, czy to mi się uda? O, zrównoważone się zaczęło sprzedawać chyba. Tak mi się wydaje. Albo jest zrównoważone i... no a. A czekaj, jakbym to zmienił teraz na przemysł nie dolne, tylko przemysł leśny. Opróżnienie poprzednich zasobów. Okej, dobra. To się opróżni i będzie tak działać. Czy mam jakieś zyski z tego właściwie? Bo teraz się zacząłem zastanawiać. Nie ma żadnych, jak nie było, tak nie ma. Aha, no dobra, no trudno, no niestety. No a to możemy obniżyć tylko im jeszcze, żeby mieli niższe podatki. To może ich trochę zaciekawi. I biuda, no tak jak mówiłem, będą się teraz budować tutaj wszędzie na razie dookoła. A później będzie to wchodzić bardziej do środka też. I będzie ciekawiej tutaj z tym biurami wszędzie i zawsze. No ma. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. I jeżeli tak, zostawcie budę. Ten jeden biuda jest tutaj, wygląda koniecznie i to będzie chyba na minutkę dzisiejszego odcinka. Więc jeśli się podobało, zostawcie górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I może nam się wspólnymi siłami uda wyjechać na stronę już. A tak jak mówiłem, jak zawsze jest bardzo, bardzo trudno na rynku. Najwyżej trzeba będzie jakiś kolejny stronę już przejąć. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!